Cześć, siema, co na Agrokuba, witam was w kolejnym odcinku na połowie. W dzisiejszym odcinku będziemy mulczerować w polu po kukurydzy. O tym Holandem z mulczerem. I zakupiłem sobie beczkę do gnojowicy. O kurde, czego będzie odmalować. Stoi kesik. Kesik z nią stoi, bo dzisiaj zatorkiem nic nie będziemy robić, trochę spłaciłem kredytu i kredytu mi zostało 35 tysięcy, sprzedałem mleko to, i tak się oto prezentuje beczułka Marshall. Stare naklejeczki, jeszcze starsza taka, nie nówka, troszkę starsza i ładnie się z kejsikiem prezentuje. No, teraz sobie dzisiaj porozlewamy. Ja wsiadam do New Holanda i lecę już na pole, bo jedno pole już zrobiłem. Dobra, włączę troszeczkę dźwięki jeszcze. Tak na 30 dam. O, sorry, ale musiałem na drugi monitor zejść. Dobra, jestem. Możemy jechać powolutku. Ogólnie kiszonka już jest upita, które mamy grubo już po południu, mamy niedługo 16. Kiszonka jest ubita. Nie siałem rzepaku i też nie było live'a, ale i tak chyba będę się nagrywał, bo muszę jeszcze pokosić trawy, bo mi nie starczy siana. Jednak muszę pokosić trawy, więc na pewno będzie coś, a jak ogarnę OBS-a, to może live odpalę, bo coś, jakiś tam jest problem. Tutaj pole mamy zrobione, teraz tu mi zostało, trochę sobie tutaj zrobimy tego pola, mulczerujemy. 12 na godzinę, chyba się powinno mniej jeździć. Ale tu jest z tego tyle jest tu roboty, więc lepiej szybciej jechać troszkę. No, żeby się lepiej to gruberowało, bo jak będzie jeszcze na tym nie widzę. Teraz to pojeździłem, puszczę może pracownika, może da radę zrobić na tym polu coś. Jakiś wywias albo co. Ogólnie jak patrzę teraz, to mam zużycie CPU 3,5%, mało. Jakoś tak ogarnąłem. I dobra, jesteśmy po cięciu ogólnie. Całe te. Coś mi zaczął znowu OBS świrować. I musiałem zrobić cięcie, lekutkie cięcie. Ale już jesteśmy, więc lecimy dalej robotką. Dobra, damy radę. Tak jak mówiłem. Trzeba będzie puścić sobie zaraz pracownika, jeszcze tak z 4-5 razy przejadę, żeby miał chociaż tak 15 minut odcinka. I trochę rozleję gnojowicy na to pole jedno. No i w następnym odcinku będziemy się chyba brać za trawy. Miała być to seria na live'a jeszcze. Muszę to naprawić, ale jakoś się to zrobi. No, to jest duże pole, nie powiem. Trochę będę miał roboty tym Holandem. Weźmiemy, wytniemy tu poprzeczniak. Cyk. Do tyłu. Na dwa razy, żebym się mógł tu elegancko. O, ładną robotę ta uniakornik robi. Dobra, cofamy. Cyk. Opuszczam i jadę dalej. Ładnie się ten zestaw prezentuje. Ogólnie ja kiedyś robiłem tym jeszcze mulczerem, kosiłem, wykaszałem sobie krzaki koło pól i trawę też potrafiłem ładnie ściąć. Nie tak jak kukurydzę, że zostaje
No tak płasko, tylko że taka malutka trawka zostaje. Ogólnie robotka idzie. Bo nie powiem, 2,5 metra chyba to jest. Nie no, mniej. Musiałbym patrzeć, ale nie będę patrzył już. Porobię. Żebym miał chociaż to zrobione pod tą kukurydzę i czy kolejne wydatki to jest przyczepa na pewno i siewnik do kukurydzy, bo nie mam. Sąsiad mi przyjeżdżał zawsze siać. Dobra, tutaj opuszczamy, tutaj opuszczamy. No i kawałeczek już mam zrobiony. Fajnie się tym robi. Jeszcze rzepaki posiać. I na razie tyle. I pewnie w następnym odcinku będę kościół. Nie no, jeszcze za 2 odcinki albo za 3 będę kościół soję, której też trochę jest. Myślę, że ze soi będzie 20-30 ton. Bo trochę tych pól jest. Aczkolwiek mogę się mylić. Nie jestem jasnowidzem. Czekaj, jakoś się tam mówi. No, ogółem CT. Idziemy dalej. Fajne to ściernisko tu jest na tej mapie. Mogli takie zrobić do farminga, a nie inne. Chociaż to, co teraz jest, to też jest dobrze. Mogło być lepiej, ale i tak jest dobrze. 15 mamy, zaraz pewnie. No, porobię to w polu i zacznę może gruberować to. Zobaczę jeszcze szczerze. I trzeba będzie tam posprawdzać kosiarkę. Tam, czy nic tam nie jest urwane albo coś. Przecząsarkę tak samo. Skrawiarkę tak samo. Pracę też. Przegląd dzisiaj jeszcze szybko maszyn. I może jutro już zacznę kosić łąki. Nasiano. No to co, może puścimy tego pracownika. Objadę mu. Jeszcze. Tutti. On na pewno nie będzie jechał tak jak ja jadę. Trochę mi jak wolę, ja to szczaskam tym. Będzie równiutko. Cyk. Tu obok jest moje pole, na którym pierwszy był odcinek. I ten słonecznik. To pole, które tamto ze słonecznikiem, które chcę wykupić to pole. Może bym wziął dzierżawę, bo mam tego moda. Ale ciekawe, ile on by chciał w ogóle za to. A nie wiem, czy bym nie chciał bardziej wykupić niż dzierżawę. No. No, to nie będziemy robić 15 minut mulczerowania. Coś się nie opłaca, wezmę beczułkę, wywiezę trochę. Bo nie ma co. Będziemy kończyć powoli odcinki. Takie krótkie robię, żeby się też nie nudziło. Bo za dużo roboty nie ma, nie będę jeździł całe pole jednym zestawem, bo jak bym robił taką serię, to bym tak robił, ale to by było za nudne. Dobra, to co tak robimy? O! Gościej przewaliłem. Puszczę go przez środek, niech jedzie. Później jakieś cyrki może z nim tego będzie. Dobra, jedzie, jedzie. Ja nie chcę patrzeć, jak ty to robisz. Przebiegniemy się do domku. Jakieś autko by trzeba było kupić albo coś innego. Cyk. Tu jestem na gospie. I odpalamy kasika.
Elegancko. Beleczki poukładane. Beleczki poukładane elegancko. Tu też sianka trochę było. Ale trochę łomek, o, łomek mam, to wykoszę sobie. Co on tak powoli pod tą górkę jedzie? Muszę aż do jedynki scepować. On ma jakiś problem pewnie z tą górką. Może jeszcze się uda, to na kieszonkę się zrobi drugi silos. Jeszcze zobaczę, gdzie pierwszy się fermentuje. Fermentacja przychodzi. Może się postaram o jakąś lodowarkę na testy. I chyba sobie zmienimy tryb grania na łatwy. Żeby też zarobić tego hajsu. Ogólnie teraz w ogóle nie mam pieniędzy. Więc trzeba elegancko tutaj jechać. A żebym się pomylił, żebym nie wjechał. Dobra, wjadę sobie tu na pole. Cyk. Tą jedną beczkę rozlejemy. Elegancko. Ale tekstura. Przejmę się na godzinę. Dobra, lecimy dalej. Trzymał to godziny już na kiesiku. Trochę dużo. A szybko zlatuje tak na lewica. Na razie nowy nabytek się spisuje. Nie patrzyłem na razie w nim. Pierwszy raz go teraz odpaliłem. Więc powinno wszystko chodzić. Mam nadzieję. A jak nie, to mam dzwonić do tego gościa. Jakby się coś psuło. Mówi, że to ma części, ja nie miałem zbytnio czasu. I mówię mu, że przyjadę później po te części. Tak zapasowo miał gościu. No, elegancko. No, szybko robimy to. Zasieję jeszcze rzepak szybko. Będę przewijał raczej. Więc będziemy sobie już kończyć odcineczek. Już pusto mam. No, dwa przejazdy pusto. Więc w tym odcinku to na tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć!